Rozmowa dnia. Dzień dobry, witam Państwa. Magdalena Sitek przed mikrofonem, a w studiu dużo gości. Bardzo się z tego cieszę. Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Witam, panie dyrektorze. Witam Państwa, dzień dobry. Beata Ryń, kierownik działu promocji i marketingu Muzeum Wsi Kieleckiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Janusz Knap, prezes Zarządu Polskiego Radia, redaktor naczelny. Witam, panie prezesie. Dzień dobry, witam Państwa. Proszę Państwa, mnie się buzia sama uśmiecha, bo jak widzę gości, jak widzę, że wszystko już w zasadzie jest dopięte na ostatni guzik i te piękne plakaty oraz zaproszenia, które tutaj na naszym stole leżą, to wiem, że Jawor u źródeł kultury Anno Domini 2021 już tuż. Jawor wyjątkowy, bo w tym roku łączymy siły i ramię w ramię z Urzędem Marszałkowskim. Dwie imprezy, które cieszą się ogromną popularnością i powodzeniem wśród państwa. To nas także bardzo cieszy, czyli nasze kulinarne dziedzictwo, smaki regionu, rozstrzygnięcie konkursu jubileuszowego, panie dyrektorze, 20 lat. To nie tylko smaki, nie tylko aromaty, ale to przede wszystkim tradycja, kultura, nasze dziedzictwo. Tak, no w zasadzie 20 lat, ale tak naprawdę to jak nasze dziedzictwo, to pewnie ze 100 lat, bo to sięgamy do... Albo i dłużej. Albo i dłużej, bo sięgamy do takich przepisów przekazywanych ustnie, co prawda. Na przykład dzionie rakowskie, czy parze broda, prażoki, no, o których wszyscy może zapomnieli. Była taka moda, że wszyscy się rzucili na tą kuchnię włoską, hiszpańską, a ta nasza kuchnia zupełnie jest przyzwoita i warto do niej sięgać i sobie ją przypominać, bo te smaki dzieciństwa, no, przypominają nam o fajnych czasach. Zasady są ściśle określone tego konkursu. Wystawcy, którzy się pojawią, uczestnicy konkursu muszą rzeczywiście udowodnić, że to, co przygotowali, to, co zostało ugotowane, usmażone, upieczone, to ma swoją historię i skądś ten rodowód się wywodzi. Jest też komisja konkursowa i chyba możemy śmiało powiedzieć, że całkiem nieźle sobie radzimy tu na Kieleczyźnie i w regionie świętokrzyskim, chociażby na nagrody międzynarodowe świadczą o tym, że to dziedzictwo ma się naprawdę dobrze. Tak, rzeczywiście. Co prawda pewnie tutaj z Mazurami czy z Kujawsko-Pomorskim trudno nam się porównywać, dlatego że tam oni to rozwijają również w związku z turystyką, prawda? Natomiast rzeczywiście my sobie radzimy zupełnie dobrze. 89 produktów wpisanych jako sieć dziedzictwa kulinarnego świętokrzyskie. Międzynarodowa sieć, którą stworzyli Szwedzi, Duńczycy, regionalna, więc to Wyspa Bornholm tworzyła i Skania, do której my należymy. Ale również na liście ministra rolnictwa jest ponad 90 produktów z naszego terenu, 3 takie sztandarowe, posiadają oznaczenia unijne, wiśnia nadwiślęska, fasola korczyńska czy śliwka szydłowiecka. Będzie można zjeść, bo takie pytania padały między innymi na konferencji prasowej, ale także my odbieramy telefony. Tak, będzie można zjeść. Najpierw komisja nie zje wszystkiego, potem już państwo mogą jeść. Panie prezesie, Jawor wyjątkowy, bo i dziedzictwo nam towarzyszy, ale przede wszystkim rozszerzamy formułę. Takie nasze skryte marzenia pomalutku, krok po kroku realizujemy. Warmia i Mazury już pokazała, że ten konkurs u nich się pięknie przyjął. Po raz drugi rozstrzygnęli, zobaczymy laureatów, ale rozgłośnie regionalne Polskiego Radia, nasze sąsiedzkie powiedziały tak, my też chcemy na razie jeszcze tylko w formie przedstawicielstw. Tak, i na razie tylko południowa część naszego kraju, czyli będzie Śląsk, Radio Katowice przywiezie swoich przedstawicieli, będzie Podkarpacie, czyli Radio Rzeszów przywiezie przedstawicieli, Małopolska, Radio Kraków, no i Radio Lublin jako piąta rozgłośnia, która jest zaproszona. Moim marzeniem jest, żeby zasięg Jawora rozszerzył się na cały kraj i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości 17 rozgłośni Polskiego Radia i dziedzictwo kulinarne utworzy imprezę, która będzie jeszcze bardziej prestiżowa i jeszcze większym echem odbijać się w całym kraju. Ja tak myślę, że za 5 lat. No już tak wyznaczmy sobie jakiś termin graniczny. To taki deadline. Myślę, tak, że to i my będziemy daleki, robić wszystko, żeby ale dotrzymać. Ale myślę, że wcześniej to się uda zrobić. Bardzo byśmy chcieli, musimy przyznać, ja bym chciała, żeby ten wątek trochę rozszerzyć, panie prezesie. Bardzo byśmy chcieli pokazać, jak ten folklor się różni. Mimo, że żyjemy w jednym kraju, to inne stroje i trochę inne teksty, inne obyczaje. I na tym nam zależy, by podtrzymać, by pokazać. Zresztą rozgłośnie, z którymi spotykaliśmy się, mówią tak, nam też ten pomysł się podoba, więc to wcale nie jest wykluczone, że
nam się naprawdę wcześniej uda. Tak, i to niezwykle ciekawe rozpoznawać, z jakiego regionu pochodzą kapele, bo ja przyznam, miałem na Warmii duży problem, żeby rozpoznać, czy to jest litewska kapela, czy może mazurska, może warmińska. Generalnie cudowne śpiewy, cudowne zespoły. Warto przyjechać, posłuchać, a przy okazji jeszcze delektować się cudownymi regionalnymi smakami, bo zaręczam, panie dyrektorze, że niczym nie ustępujemy Warmii, Mazurom czy innym regionom kraju. Na pewno nie ustępujemy. Będą prosiaki, bo państwo pytają. Tak, będą prosiaki pieczone, zamówione są, więc na pewno się pojawią, Żurek się pojawi. Ale nie tylko jedzenie, nie tylko taniec, nie tylko wspaniała muzyka, o tym, kto na zakończenie wystąpi, jeszcze powiemy, ale także rękodzieło artystyczne. Mnóstwo wystawców zaproszenie przyjęło. No tak, no my już od tygodnia właściwie nie przyjmujemy wystawców do skansenu, bo po prostu ja wiem, że to powiem skansen po raz pierwszy. Nie zmieścimy państwa po prostu wszystkich. I no z wielkim bólem, ale odmawiamy. Ponad 200 wystawców w dwóch sektorach de facto będzie poustawianych i tam również smakowitości, bo będą też stoiska właśnie członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie. Wyjątkowe smaki, to jest produkt zdrowy, lokalny, nasz. Zresztą państwo znacie dobrze te smaki, ale dzięki temu, że będziemy właśnie gościć konkurs na swoim terenie, to tych stoisk z tym charakterystycznym logo z czapeczką kucharską tak, będzie znacznie więcej, więc jeśli ktoś chce naprawdę raczyć się tym naszym prawdziwym świętokrzyskim jedzeniem pysznym, to będzie jedzenie, okazja. Ale będą korale, będą zapaski, korale, tak, będą miody, będą różne inne. I będą wianki. Fotele wiklinowe i wianki. Będą wianki, bo mamy dla państwa niespodziankę, ponieważ Noc Świętojańska będzie jakby tak wypada w środku tygodnia, to postanowiliśmy zaprosić koło gospodyń wiejskich z Bebelna, które przywiezie naręcza pięknych kwiatów i te panie, które będą, a które nie potrafią, a wiemy, że takie są, wykonać jeszcze przepięknych wianków, będą miały okazję się tego nauczyć, no i ustroić. Z żywych kwiatów. I ustroić. No nie każdy może się wystroić w wianek, bo pewne są ograniczenia. Nie przesadzajmy. Bawimy się, jest wspaniały festyn, wspaniały dzień. No, tu mamy o tradycji mówić. Mówimy o tradycji, natomiast drodzy państwo, no wszystko się zmienia, no bądźmy elastyczni, naprawdę. Czyli ja chętnie ustroję się w wianek, możemy, naprawdę. Zdania, że jednak wianek nie każdy może na głowę założyć. Każdy może, proszę państwa, każdy może. Czyli nieprawda. Są wianki, będą też stoiska z rękodziełem artystycznym, rzeźba ludowa, tkactwo, tak, wszystko będzie można zobaczyć. Bardzo gorąco państwa do tego zachęcamy, by być razem z nami. Musimy powiedzieć o tym, że jest pandemia i Muzeum Wsi Kieleckiej zrobiło wszystko, żeby było bezpiecznie. Zasady są oczywiście przestrzegane, będą pojemniki z płynami do dezynfekcji. Odległość będzie pewnie ciężko zachować, ale bardzo o to prosimy, apelujemy. Bilety, te zaproszenia, przepiękne, państwo je mogą zobaczyć. One się rozeszły w takim tempie u nas podczas programów. Spodziewaliśmy się, że państwo są wygłodniali, że będą chcieli, ale nie spodziewaliśmy się, że w takim tempie, z prędkością światła. Przepiękne zaproszenia u nas rozdawane, ale można kupić bilety, o tym mówimy, przed wjazdem na teren skansenu. Więcej kas, więc też i postaramy łatwiej się, tak, będzie postaramy te bilety się kupić. Logistycznie przygotowujemy się do tego wydarzenia od dłuższego czasu, więc postaramy się, żeby państwo nie oczekiwali długo w kolejce, natomiast też prosimy o rozsądek właśnie i prosimy o to, aby stosować się do tych zasad sanitarnych, które no wręcz będą przypominane bardzo często na terenie skansenu. O to bardzo prosimy. Pandemia jeszcze trwa i będziemy tego pilnować, także bardzo prosimy, jeżeli jest zagęszczenie tłumu, to bardzo prosimy o zachowanie odległości i nawet weźcie państwo ze sobą maseczki, jeżeli wchodzicie do obiektów, a przypominam, że obiekty także będą otwarte, będziecie mogli je zwiedzać. Ponad 80 obiektów, one były przez dłuższy czas zamknięte, więc osoby, które po pandemii przyjadą... Obiekty też wygłodniałe turystów, więc... Maseczki, koce, wszystko bierzemy, bo ma być gorąco, nie żeby się okryć, ale żeby rozłożyć. Będzie błyskowianka, więc będzie woda, będzie się czym można ochłodzić. Rozszerzamy natomiast formułę, panie prezesie, bo jeszcze jedno. Wystawę przepiękną szykujemy i na tę wystawę
też zapraszam. Ona będzie przez cały sezon do obejrzenia w muzeum, ale fajnie jest zobaczyć, jak ta wystawa wygląda podczas otwarcia. To jest wystawa, którą będzie można zobaczyć w plebanii z Goźlic, znanej artystki dr Lucyny Gozdek, znanej z anteny Radia Kielce, chociażby jako autorki przecudnych bombek. Te bombki zawsze są rozdawane podczas naszych akcji Choinka pod choinkę. Tak, i ona ma tytuł Przenikanie przestrzeni, co nawiązuje do tej nowoczesności. Właśnie, czyli wszystko się zgadza, panie prezesie. Nawiązujemy do wianków. Rzeczywiście, ja widziałem już tą wystawę, ona jest przepiękna, ma katalog, także jeśli ktoś byłby zainteresowany, zapraszamy. Zapraszamy. No, ta wystawa będzie otwarta, tak, wernisaż nieco później. Nieco później. Wystawa będzie do obejrzenia, drodzy państwo, przez cały czas trwania naszego spotkania. To pokrótce. Godzina 11, panie dyrektorze, startuje scena kulinarnego dziedzictwa. O, proszę, jaka pomyłka, proszę państwa. Krążymy wokół wianków. Ja już wiem, że to wytną. Drodzy państwo, już poległam. Oczywiście będzie ten fragment naszej rozmowy dzisiaj pewnie wielokrotnie odtwarzany, więc mamy więcej wejść. Czyli jeszcze raz, dziedzictwo kulinarne. Godzina 11 startuje o godzinie 12 w samo południe. Msza święta, potem przepięknym, barwnym korowodem idziemy do sceny głównej. Ta jest usytuowana nie w sektorze dworskim, tylko to jest ta scena główna. Tam występujemy i na zakończenie, panie prezesie, gwiazda naszego spotkania, czyli... Oczekiwana i bardzo jakby ludzie są spragnieni spotkania z nimi, czyli Golec Orkiestra. Serdecznie zapraszamy. I oni też zapraszają, bo podglądałam ich na Facebooku i bardzo się cieszą, że będą mogli się spotkać w tokarni. To będzie ich pierwszy koncert po pandemii, proszę państwa. Zapraszamy, a my już w poniedziałek z Beatą w wiankach na przekór tradycji. W takim razie powracamy. Bardzo państwu dziękuję. Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję państwu. Beata Rynie, kierownik działu promocji i marketingu Muzeum Wsi Kieleckiej. Dziękuję, czekamy na państwa. I Janusz Kna, prezes Zarządu Polskiego Radia, redaktor naczelny. Panie prezesie, dziękuję. Dziękuję i miłej zabawy w niedzielę. Magdalena Sitek, do zobaczenia i do usłyszenia. Radio Kielce.